Nieistotka, nienaistka, wielka Polska, katolicka, nie tęczowa, nie czerwona, wielka Polska narodowa, nie tęczowa, nie czerwona, wielka Polska narodowa. Dzień dobry Państwu. Dla widzów Telewizji Wolnej Polski przygotowujemy relacje z marszu 11 listopada. Widzicie Państwo za domną Kościół Świętej Barbary, w którym odbędzie się msza inaugurująca pochód. Czy ma jakieś znaczenie, z jakiej opcji politycznej jest człowiek mający dostęp do kasy państwowej, jeśli będzie nieuczciwy, nie pomoże w tym względzie żadna demokracja, żadna zmiana jednej partii na drugą, żaden rząd, jeśli klucz do państwowej kasy nieuczciwy przekaże nieuczciwemu, malwersantowi, zdeprawowanemu. Najbogatsze państwo zostanie rozkradzione, jeśli rządzący nim ludzie będą nieuczciwi. Bez odpowiedniego, opartego na głębokich religijnych postawach wychowania moralnego, na początku w rodzinie, w szkole i w całym życiu społecznym, jeśli tego nie będzie, to nie da się zmienić ludzi. Dlatego zacznijmy od prostego. Tak to znaczy tak, a nie to znaczy nie. I brzydźmy się kłamstwem i oszukaństwem oraz cynizmem do innych. Amen. Dzień dobry Państwu, mamy okazję porozmawiać z kapitanem rajdu katyńskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam do Pana takie pytanie. Czym dla Pana jest marsz 11 listopada? Marsz 11 listopada jest to demonstracja polskości. Demonstracja naszych uczuć, naszych marzeń, naszych dążeń. Sądzi Pan, że w obecnej sytuacji mamy realne zagrożenie naszych wartości narodowych? Tak, zdecydowanie tak. Może bardziej większe zagrożenie, jak to było w przeszłości. Myśli Pan, że okres niechlubnego PRL-u odcisnął się gorzej niż obecne 25 lat? No myślę, że gorzej 25 ostatnich lat. PRL nie promował zboczeńców, dewiantów. PRL nie rozbijał rodziny w takim stopniu, jak to się w tej chwili robi. I te porównanie wychodzi na korzyść PRL-u. I nie było takiego totalnego kłamstwa. Był podział zdecydowanie. Byli oni, byliśmy my. Dziś ten podział przebiega poprzez rodziny często. Jest gorzej, jak było. Kłamstwo 25 ostatnich lat jest porażające. Będąc na Kresach, na pewno miał Pan okazję porozmawiać z Polonią. Czy nadal duch Polski jest taki, że chcą powrócić do naszego kraju? Po pierwsze, nie ma Polonii na Kresach. Na Kresach są Polacy, gdzie nad nimi głowami przesunięto granice, a oni są ciągle Polakami. Polonia jest w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Anglii i gdzie indziej. Na Kresach są tylko Polacy. Ich patriotyzm jest tak gorący, tak niezwykły. I kiedy wjeżdża 100 biało-czerwonych chorągiewek przy naszych motocyklach,
wtedy są łzy. Te chorągiewki na co dzień są niemożliwe, prawda? Nie można ich publicznie pokazywać. Wzruszenie tych ludzi, ich miłość do Polski jest niezwykła, bardzo gorąca. Często mówią, że tam na Kresach, ja już nie pamiętam tych cyfr, 200-300 tysięcy Polaków. Tam jest ich znacznie więcej. W moim przekonaniu tam są miliony. Gdyby się opłaciło być Polakiem, zobaczylibyśmy kto, jak te proporcje wyglądają. Chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać. Dzięki temu, że jeździ pan w tamte rejony, umacnia pan świadomość polską. Jak czuje się pan jako propagator tego tutaj w kraju, gdzie tak wielu młodych ludzi traci w ogóle kontakt ze swoją ojczyzną? No cóż, problem jest w mediach. Kiedy jechałem po raz pierwszy na rajd katyński, kiedy go myślałem o nim, kiedy go organizowałem, wydawało mi się, że potrafimy przełamać zmowę milczenia wokół polskiej historii. Jesteśmy narodem wielkim, mamy wielkich, wspaniałych przodków. Wydawało mi się, że trzeba dotknąć tylko tego. Zapisy cenzury są niezwykle skuteczne. One są bardziej szczelne w tej chwili, jak kiedyś za komuny, kiedy tam był urząd cenzury na Mysiej. Dzisiaj zapisy są szczelniejsze. I te wyprawy moje stają się tajemnicą tych kilkudziesięciu motocyklistów, które z nami jadą. Może teraz dzięki tym nocnym wilkom, jak oni kłamliwie zresztą okrzyknęli przyjazd motocyklistów rosyjskich do Polski, trochę więcej ludzi się dowiedziało o rajdzie katyńskim. Mam znacznie więcej telefonów, dużo więcej wejść na naszą stronę internetową. Może ta akcja agentów niemieckich, żydowskich, jakichkolwiek innych, no spaliła na panewce, bo jednak większe zainteresowanie jest rajdem i spotykam się z ogromną życzliwością. Poza mediami właściwie na każdym kroku czuję sympatię ludzi. Mam nadzieję, że narodowych mediów pan do tego nie włącza. I może nie, to są jedyne media. Obok oczywiście Radia Maria, Telewizji Trwam, które nas od dawna, cały czas, prawda, piszą o nas. No w tej chwili, prawda, Myśl Polska, ukazały się kilka artykułów. W ostatnim rajdzie katyńskim nasze uczestniczki rajdu, pani Agnieszki Piwar, ze mną był wywiad w ostatnim numerze. Także oczywiście, broń Boże, nie, Myśl Polska jest nam bardzo bliska. Bardzo dziękuję za udzielony wywiad i mam nadzieję, że nie zapragnie panu energii na kolejne. Nie, nie zabraknie. Dziękuję uprzejmie. Że ludzie są już w tej chwili zamiatania pod dywan każdej ludzkiej krzywdy.